No i wreszcie w rejonie lotniska, proszę Państwa, już teraz widać, jak się tam jedzie samochodem czy autobusem, że mamy, proszę Państwa, do czynienia z miejscem pod rozwój nowej tak naprawdę dzielnicy biznesowej, biurowej miasta, która się tam nam, proszę Państwa, rozwija i która to dzielnica stanowić może gdańskie upostaciowienie czegoś, co się nazywa Airport City, czyli miejsca prowadzenia biznesu w oparciu o komunikację lotniczą, czy też o bliskość lotniska. To, proszę Państwa, się nam wydaje jakąś kompletną abstrakcją, natomiast jest bardzo wiele sektorów współczesnej działalności gospodarczej, które bazują właśnie na bliskiej sąsiedztwie lotniska i śmiem twierdzić, że to jest, bardzo szybko się okaże, że się tam wypełni zabudową biurową, hotelową, jeszcze Bóg wie jaką, która zresztą już tam pomału powstaje. Po drugie, proszę Państwa, rejon tak zwanej centralnej dzielnicy biznesowej w rejonie przystanku Gdańsk-Strzyża. Tutaj mamy Oliwie Business Park, rejon dawnych targów gdańskich, rejon kolejnego projektu biurowego chyba o nazwie Alchemia, z tego co pamiętam, cały kampus Uniwersytetu Gdańskiego. To wszystko się tutaj, proszę Państwa, także nam będzie dogęszczać i wypełniać, także korzystając z sąsiedztwa zapewne kolei metropolitalnej, dzięki czemu łatwo będzie dojechać tam transportem publicznym bez konieczności stania w korkach. I po trzecie wreszcie rejon oczywiście Wrzeszcza, tutaj rozbudowa Galerii Metropolia, rozbudowa Galerii Bałtyckiej, kwestie związane z projektem Garnizon i tak dalej, to też wszystko będzie dodatkowo wzmocnione właśnie ową obecnością kolei metropolitalnej. A więc, proszę Państwa, projekt, który nie ma tylko i wyłącznie charakteru transportowego, ale przede wszystkim to będzie wielka oś rozwoju urbanistycznego, notabene, której nikt jeszcze nie zaprojektował. Tak więc tutaj w szczególności młodsze pokolenie zgromadzone na sali zachęcam Państwa do studiów na kierunku przez nas prowadzonym, żebyście Państwo w przyszłości się mogli tym tematem zająć w takiej czy innej formie. I proszę Państwa, tematy, które na przyszłość z tego nam wynikają. Po pierwsze, to co z tego wszystkiego wynika? No po pierwsze wynika to, że te wszystkie transformacje spowodują, jak się wydaje, powrót do śródmieścia, czy powrót do miasta, tak? Do umiastowienia z powrotem tych wszystkich elementów, którymi tutaj mamy do czynienia. Tutaj znowu praca pana architekta Łukasza Bugalskiego, który w ramach swojej pracy dyplomowej zaprojektował reurbanizację, czy też odnowę, można powiedzieć, całej tej dzielnicy reprezentacyjnej Śródmieścia Gdańska, Wały Piastowskie, Wały Jagiellońskie, Okopowa i tak dalej, czyli całego tego rejonu z wyobrażeniem sobie, jak to mniej więcej mogłoby wyglądać. Tutaj mamy, proszę Państwa, studium, które pokazuje właśnie te elementy, znowu na osobną pewnie prezentację. Kolejny temat, który pewnie też nam wypłynie, to jest kwestia związana z transformacją strefy nadwodnej. To jest, proszę Państwa, rejon zakładów na przeróbce, czyli dawne zakłady naprawcze taboru kolejowego i możliwości przekształcenia i rozwoju tutaj pewnych funkcji miejskich na tym terenie. I wreszcie rzecz, która jak się wydaje jest głównym wyzwaniem urbanistycznym miasta, to jest wyobrażenie sobie, co się stanie z całym rejonem pomiędzy Nowym Portem a tak zwanym Zielonym Trójkątem, z Letnicą w roli głównej w środku, w momencie, kiedy port się całkowicie wyprowadzi na, w rejon portu północnego, co zresztą już się dzieje. Tak? A więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w tej chwili port się sukcesywnie przenosi, rozbudowuje się zresztą baza kontenerowa, baza paliwowa itd., itd. Wszystkie elementy się tam dzieją. Za chwilę się okaże, że to wszystko będzie jednym wielkim terenem kompleksowej odnowy, kompleksowego planowania rozwoju. I proszę Państwa, To jest opracowanie jednego z moich dyplomantów, pani Ewy Konkol, jak pamiętam. Praca, która pokazuje tak naprawdę tylko, jaka jest skala problemu. Tak? Tutaj to nie jest żadne rozwiązanie docelowe, to jedynie pokazuje skalę problemu, skalę wyzwań. Proszę Państwa, i z tego wszystkiego można by wysnuć parę wniosków. Wniosków, których nie będę tutaj listował, ponieważ jest to ostatni slajd mojej prezentacji. Ale w ramach do których wniosków można by powiedzieć tak. Po pierwsze, wiele się zadziało, ale jeszcze więcej dziać się będzie. Po drugie, co jest bardzo interesujące, to jest to, że to wszystko jest niezbadane i nieopisane, a więc kolejne pokolenia
historyków, architektów, urbanistów, socjologów, politologów, geografów i Bóg wie kogo jeszcze będą miały naprawdę co robić i tutaj nie ma z tym żadnego problemu. I po trzecie wreszcie, że te wszystkie wyzwania urbanistyczne wbrew pozorom wcale nie są już zdefiniowane, wcale nie są już obrysowane, wcale nie wiemy do końca jak to będzie wyglądać. Ta historia dzieje się na naszych oczach i nie tylko te projekty, które się budują, ale także te, które dopiero zaczną być rysowane, stanowią jeszcze większe wyzwanie niż to, co już się w tej chwili buduje. Ogromnie przepraszam za przedłużenie, ale ponieważ nie usłyszałem chrapania, dlatego pozwoliłem sobie.